Tak obecnie wygląda dawny pawilon oficerski, a współcześnie nazwany przez mieszkańców Kowar Grzybkiem. To jeden z charakterystycznych obiektów zabytkowych w Kowarach. Jest to efekt nieprzemyślanych decyzji ówczesnych władz miasta nad Jedlicą, jak również niefrasobliwości jego nabywców. W latach 90. ten obiekt został sprzedany w prywatne ręce, trafił w prywatne ręce. Obiekt miał być zagospodarowany, natomiast właściciele tego obiektu nie podjęli działań zmierzających do tego, żeby ten obiekt utrzymywać w odpowiednim stanie. Z roku na rok stan tego obiektu ulegał pogorszeniu. Widzimy, jakie są efekty właśnie w cudzysłowie dbania o zabytek. Możliwości Urzędu Miasta zostały wyczerpane w kwestii nakłonienia właścicieli do podjęcia stosownych decyzji w celu ratowania zabytku. I tak sprawa zrujnowanego grzybka trafiła do jeleniogórskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. Zaskutkowało to tym, że po raz pierwszy w historii miasta konserwator zabytków nałożył karę finansową na właścicieli obiektu na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Wystosowaliśmy grzywnę w celu przymuszenia właścicielom, bo jest tam dwóch właścicieli, w celu zmuszenia ich do podjęcia kroków mających na celu zabezpieczenie tego grzybka. Pan jeden z właścicieli odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od tej grzywny i póki co sprawa ta jest rozpatrywana w ministerstwie. Zobaczymy, jak ministerstwo się do tego przychyli, znając jednak, że powody, którymi się kierujemy, prawdopodobnie zostanie to podtrzymana, chyba że są tam jakieś błędy proceduralne, ale wtedy to postanowienie jeszcze raz powtórzymy i wyeliminujemy te błędy, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby właściciel bezkarnie nie czuł się i miał obowiązki do wykonania. Obecne, jak również późniejsze działania konserwatora zabytków mogą skutkować przejęciem obiektu przez miasto. Wojewódzki konserwator zabytków powiedział, że pomoże nam w odzyskaniu tej nieruchomości, jak i również zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ten obiekt został odrestaurowany. Obiekt jest zabytkowy i pomoże nam w pozyskaniu pieniędzy nawet od ministra kultury. Przypomnijmy, że nieudaną próbę wywłaszczenia obiektu podjął starosta powiatu jeleniogórskiego w 2010 roku. Czy tym razem działania się powiodą, pokaże czas, który jest mniej łaskawy dla zabytku.